Poznajecie to miejsce za mną? Tak, to jest Spodek, a my jesteśmy w Katowicach, czyli kolejnym miejscu na mapie finalistów programu Solve for Tomorrow. 8. Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Marii Skłodowskiej-Curie. To tutaj czeka na mnie zespół przygotowujący projekt z dziedziny zdrowia. Zobaczmy, kim są. Jestem Bartek, moją pasją jest narciarstwo i piłka nożna. Hejka, jestem Ola, interesuję się siatkówką i działalnością społeczną. Cześć, ja również mam na imię Ola, interesuję się marketingiem i programowaniem. Ja nazywam się Wiktor i interesuję się programowaniem i pływaniem na łódkach. Ja jestem Artur i moje pasje to programowanie i narciarstwo. Nasz projekt polega na przygotowaniu gry terenowej Pomóż Abelardowi, w której poruszamy tematy zdrowia psychicznego przez zabawę, co pozwala na zintegrowanie osób po pandemii, edukację i wspólne spędzenie czasu. Gra składa się z kodów QR rozwieszonych w Katowicach, gdzie czekają na Was zagadki na naszej stronie dotyczące zdrowia psychicznego. Nasz projekt kierujemy dla wszystkich osób, młodszych i starszych. Pozwala on lepiej poznać samego siebie i zadbać o swoje zdrowie. Dzięki programowi Solve for Tomorrow nauczyłem się jeszcze lepiej zwracać uwagę na potrzeby użytkownika. Ja nauczyłem się nowego narzędzia do managementu zadaniami. Ja nauczyłam się nowych narzędzi marketingowych i obsługi wielu programów. W moim przypadku wpłynęło na lepsze zarządzanie sobą i zespołem w czasie. Ja nauczyłem się lepiej współpracować z grupą. Naszym zdaniem warto brać udział w takich programach jak Solve for Tomorrow, ponieważ uczą kompetencji miękkich, takich jak praca w zespole oraz zarządzanie nim. No i właśnie poznaliśmy zespół z Katowic. Trzymamy za nich kciuki.